Dzień dobry. To jest wstępniak. To jest taki materiał przed intrem, który trochę zdradzi może kulisy, jak się ten wesoły film robi. Mianowicie jest taki nieszczególny czas pomiędzy początkiem filmu a wstaniem rano z łóżka w sobotę, że w piątek jak się projektuje wycieczkę i już do końca się tak dochodzi generalnie do tego, jaka będzie super, to jak rano się w sobotę budzę, to jest tylko walka ze swoim postanowieniem, że się coś takiego wymyśliło, a trzeba się ubrać, rano zwłoki zwlec z łóżka. Jest taki zawsze etap pomiędzy przyjściem od domu do tej jakiejś nowej przestrzeni kolejowej, gdzie to się jest powtarzalne i to w sobotę rano to się nigdy nie chce. To jest tak zwany super zimny, słaby start. Więc taki słaby start obejmuje zwlecenie się z łóżka, przejście się 1,5 km na stację kolejową, bo taką mam manierę, fascynację i konstrukcję kanału. Kiedy to śniadanie się układa i organizm jeszcze za bardzo nie żyje i nie chce współpracować. Ale później zazwyczaj, później bywa już tylko lepiej. A przed nami to, co tutaj widzicie, to też jest znane z intr do moich filmów. Budynek stacyjny Pruszcz Gdański. Stacja Pruszcz Gdański. Ja tutaj chciałem go pokazać. Ja tutaj go chciałem pokazać prawdopodobnie po raz ostatni, ponieważ niestety będą go burzyli. Budynek jest stylizowany, nie wygląda źle. Pruszcz Gdański w tych okolicach to mniej więcej przełom XIX-XX wieku, jeżeli idzie o architekturę. I sam budynek powstał w 1994 roku. Niestety, no niestety, bo mnie się wydaje, że on nie jest w złym stanie, nie wygląda źle, nie straszy, ale zapadła decyzja o jego rozbiórce i będzie tutaj postawione coś bardzo brzydkiego. I mówię to z całą odpowiedzialnością, bo widziałem projekt. Na miejscu tego budynku planują postawić coś, co, jak już wspomniałem, będzie bardzo brzydkie. Będzie to takie betonowe, funkcyjne, coś bez żadnego stylu. No jeżeli ktoś kojarzy modernizm, to można by powiedzieć, że miałoby w zamiarze przypominać jakieś budowle funkcyjne, modernistyczne, ale mnie bardziej idzie to za jakimś brutalizmem betonowym. Bardzo mi się ten projekt nie podoba. Jako lokalny patriota uważam, że kryterium ceny przy pomyśle na nowy budynek to była trochę przegina dla tkanki miejskiej, jeżeli chodzi o architekturę, o wygląd. Więc to prawdopodobnie ostatnie na moim kanale ujęcia tego obiektu. Elegancko pusto. A i taka ciekawostka, bo jestem ciekawy, czy wsiadłem do dobrego pociągu. Jesteśmy na Pomorzu, a nie wiem z jakiego powodu. Znaczy z jakiego powodu, no skład pewnie nie jest stąd. Dwie atrakcje w jednym, koleje śląskie. Przyznam, że kolejami śląskimi jeszcze okazji nie miałem pojeździć, więc cieszę się, że mogę to uczynić nie ruszając się daleko od domu. Fajny kolejowy akcent. Skład jest jednak dobry. Jest ekran informacyjny, który mówi o tym, że jednak jadę tam, gdzie myślałem, że jadę. Karku, wy...
niech jakimś pomysłem na ciężkie, zimne starty będzie to, że jestem sam w pociągu do Karpus na chwilę obecną, więc nie ma wielu amatorów trekkingów, wycieczek w maju o godzinie po 8 troszkę. Ale to jest właśnie ta słaba sobota. Mam nadzieję, że się rozkręcę. Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie. To możemy zacząć oficjalnie, bo jesteśmy już na miejscu. Podoba mi się statystyka, trzeci materiał ze szlaku, z terenu, więc podoba mi się to bardzo. Więc konkretnie, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy dla kolegów i widzów nie z regionu, więc Polska, Polska Północna, województwo pomorskie, miasto Kartuzy. Tak dokładnie, tutaj mnie przywiozło koleją, tym tutaj pięknym Newagiem. Więc zaczniemy teraz, część kolejowa musi być, bo taki konstrukt kanału. Znajdujemy się na stacji kolejowej Kartuzy. Rok założenia 1886 rok, rok otwarcia stacji oraz połączenia kolejowego. Dla mnie bardzo symbolicznego, ponieważ co ta linia kolejowa o numerze 229 połączyła? Mianowicie Kartuzy z moim Pruszczem Gdańskim. Lub raczej jak ja jestem z Pruszcza Gdańskiego, to powinienem powiedzieć, że Pruszcz Gdański został połączony z Kartuzami. O, tak jest lepiej. Regionalny patriotyzm. Linia ta łączyła, jak właśnie wspomniałem, Pruszcz Gdański z Kartuzami w 886 roku. Później kolejne odcinki zostały dobudowywane tak, że Pruszcz Gdański uzyskał połączenie aż z Łebą. Na początku XX wieku udało się tą linię pociągnąć aż do Łeby. Na chwilę obecną niestety jest ona w większej części nieczynna. Połączenia są utrzymywane tylko sezonowo ze Słupska do Łeby w okresie letnim, ruch pasażerski, turystyczny, oraz częściowo z Kartuz do Glińcza, tutaj tym kawałkiem właśnie jeszcze przejechaliśmy, później Pomorska Kolej Metropolitalna przepina się na inną linię i zwozi pasażerów do Gdańska, no albo ich przywozi, jak w moim wypadku, tutaj. To jest też część tej linii, którą w zeszłym materiale widzieliśmy w Straszynie, jak byliśmy. Ja na 40 km byłem zmęczony, nie wiedziałem na co patrzeć, bo mnie miało tam nie być. Więc ta linia również przebiegała właśnie przez Straszyn, to co widzieliśmy, opuszczana stacja kolejowa z budynkiem, który został bardzo ładnie zaadoptowany do nowej roli. My teraz udamy się już na szlak, zejdziemy sobie z peronu, przejedziemy przez stację Kartuzy, zobaczymy, ona została od nowa zbudowana, więc może być bardzo ładna. Zobaczymy sobie, przejdziemy przez skankę miejską, przez Kartuzy, ja będę chciał to znaleźć, bo to jest pomysł w ogóle na cały twist, na odcinek, pewną muszlę. O pewnej muszli się, mam nadzieję, że będzie okazja dowiedzieć się czegoś więcej, jak ją spotkamy, bo bardzo fajny motyw znalazłem, jak sobie projektowałem tą wycieczkę i ona właściwie będzie to motyw przewodni całego wyjścia. Trochę wieje, jest troszkę zimno, dla porządku powiem, że mamy 8 maja i ma padać, jak zawsze ma padać, ja zawsze liczę, że będę miał farta i padać nie będzie. Będzie nas prowadził szlak niebieski, więc będę po wyjściu w skankę miejską, gdzie nie będę dużo gadał, bo pewnie będą ludzie, będę szukał znacznika, mapy, czegokolwiek, co zacznie nam szlak i prowadzenie z powrotem. Trochę zaspoileruję materiał i powiem właśnie, że pomysł jest taki, że ja znowu chcę przejść 40 do 50 km, więc nie ma co tutaj marudzić, trzeba iść. No to schodzimy z części kolejowej w tkankę miejską. Tutaj widać starą stację wieżę do nawadniania parowozów lub raczej tendrów, w których była przechowywana woda do pracy kotłów parowych. Jest to ładna, zabytkowa architektura kolejowa. Tego już aż tak dużo tutaj nie zostało. Po lewej wspomniany Newa, którym przyjechaliśmy, a po prawej zbudowany od nowa budynek stacyjny Kartuzy, ładny, z ładnymi logotypami. Czuć szczypanie w skórę, jest 8 stopni, jak wspomniałem jest 8 maja, ale wiosna nie chce, proszę Państwa, w ogóle nie chce zastartować. Jak wiemy, jakkolwiek, że po paru kilometrach się rozgrzeje i to wstępne zimno jest takie troszkę nie do końca złe. Później do marszruty będzie fajnie. Kartuzy. Zobaczymy, czy nas puszczą do środka budynku. Coś tu mamy.
ładnie funkcyjnie w studnie. Jak tutaj wygląda? O! A taki zegar, to ja mam u siebie w domu. Oczywiście troszkę mniejszy, ale klimat kolejowy jest. Dobra, trzeba poszukać jakichś pierwszych znacznik o historia. Do 1945 roku dworzec na Karuzach wyglądał w ten sposób. Później mamy szczęśliwy happy hour z PRL-em. Może się podobać, nie musi. I od 2018 roku jest odbudowany w ten sposób nowy. Jesteśmy oczywiście w sercu Kaszub, więc będziemy widzieli dużo różnego rodzaju napisów, które dla ludzi nie z regionu będą mega oryginalne. Chodźmy poszukać, czy jest tutaj coś, czy jest tutaj jakieś oznaczenia turystyczne. Trzeba znaleźć właśnie się, znaleźć się turystycznie trzeba. O, jest, ja już coś tam widzę. Tam jest pierwszy znacznik, idziemy. Ja się wpinam w trakcie biegu szlaku, więc nie ma kropki. Nie ma kropki, jest znacznik, bo zaczynamy. Słowa na dzisiaj to szlak kartuski, ale jak się okaże, niespodziewanie nie tylko. Sopot 69, ja idę do Pruszcza Gdańskiego, więc będzie między 40 a 50 km. Przejście przez kartus zaczynam od niespodziewanej trochę strony. Ja zapomniałem wziąć kabla do telefonu, do ładowarki. Ja muszę nabyć jakiś kabel, bo nie będę miał jak nagrywać, jak mi bateria padnie. Ale zbliżamy się do rynku. Ja tam widzę, jest serwis, telefony, akcesoria, więc bardzo nieklasyczny start szlaku i materiału. Potrzebuję kabla USB-C, bo mi telefon padnie. Powiedzmy sukces. Nabyłem kabelek, będzie ładowanie, będzie czym kręcić. Po tej chwili przerwy, teraz musimy znaleźć... Z powrotem musimy znaleźć niebieski szlak i udajemy się w kierunku rynku w Kartuzach. Są znaki, jest mapa, podoba mnie się. Z Warszawy przyszliśmy, Muzeum Kaszubskie, Kartuska Kolegiata. Dwa słowa później o Kartuskiej Kolegiacie. Niestety tam nie pójdziemy, bo jest nie po drodze. A my przyszliśmy sobie stąd, na razie. Później ja zrobię odprawę jeszcze przy mapie, taką normalną, jak wyjdziemy gdzieś dalej od ludzi. I znajdujemy się teraz tutaj na rynku. Ja szukam dalej pewnego oznakowania, pewnej muszli. A w najgorszym wypadku po prostu znacznika niebieskiego, żeby wiedzieć, jak żyć dalej. Jesteśmy na rynku, ja przejdę do centrum rynku i zrobimy sobie panoramę, jak to w Kartuzach tutaj wygląda. Widać, że wszystko ładnie unijnie odświeżone, bardzo schludnie. Centrum Kartuz, rynek. Sezon jeszcze nie wystartował, no mamy pandemię, więc wiadomo, że to wygląda jako wszystko przykręcone, ale myślę, że w trakcie sezonu jest to bardzo fajne, urokliwe miejsce. Frytki, zapiekanki, jest gdzie zjeść, więc w czasie ładnej i słonecznej pogody i jakiegoś sezonu myślę, że jest klimat, jest ładnie. Niestety od półtora roku tej pandemii generalnie no, trzeba przywyknąć, że ta turystyka, te wyjścia no, są takie trochę mniej ludne i właśnie miejsca, które powinny tętnić życiem, bo taka jest ich natura, są przygaszone. Plus jest taki, że jestem w centrum miasta i sobie mogę kręcić i mówić do aparatu i nie mam w tej fobii społecznej, którą zazwyczaj mam, bo jestem dosyć nieśmiały. Nie ma znacznika, a to będzie mi się pomysł, może mi się wysypać. Znaczy nie wysypie się, bo ja i tak swoje powiem. Co bardzo lubię w mniejszych miejscowościach, to brak sieciówek. I mówię mniejsze miejscowości jak najbardziej pozytywnie, żeby nie było zostało źle zrozumiane. Jak mamy aptekę, to się nazywa apteka. Jak jest pieczywo, to mamy pieczywo. A jak jest bar u Tomka, to jest bar u Tomka. O. Sklep odzieżowy. Nie żadne CC kropy. Tylko ślicznotka. Proste i zrozumiałe. Przez Kartuzy przechodzę tranzytem tylko, więc ja tutaj nie zwiedzam. Po prostu przechodzę, jak coś widzę sobie ciekawego, to no przynajmniej można zobaczyć, jakiego rodzaju właśnie tkanka miejska jest w miejscach, przez które się idzie. Ja wspomniałem coś ciekawego, że tutaj jest kolegiata. Tutaj jest najbardziej horrorowaty kościół, jaki w życiu widziałem, przynajmniej tutaj w Polsce.
dam chyba na przebitce tutaj wspomagające zdjęcie, bo ja tego kościoła tutaj nie zobaczę, ale jeżeli jestem z regionu, to wiem, o co chodzi, bo tam byłem. Jest kościół zaprojektowany architektonicznie w kształcie trumny. Wszędzie napisy Memento Mori i śmierć, postać śmierci antropomorficzna buja się wszędzie w postaci rzeźb, obrazów i tak dalej. Po prostu jedna wielka śmierć i myśl średniowiecza. Więc jak będziecie w regionie, obowiązkowo kolegiatę w Karfu Zach musicie zobaczyć. Robi piorunujące wrażenie. Może nie do końca z dziećmi, albo przynajmniej nie mówicie mocno o co biega. Ale mówię, to wszystko jest nastawione po prostu na śmierć. No co odzwierciedla średniowieczną filozofię troszkę, że nie tylko materia. Nie ma żadnych znaczników. Ja idę tak, jak wiem, że powinienem iść z mapy, ale nie ma znacznika mojego niebieskiego. O muszli nie wspominając. Powiem wam, że tak, opuszczam Kartuzy, opuściłem tkankę miejską i jeżeli idzie o oznakowanie, to jest ona do mojego doświadczenia, to jest życiowa tragedia. Jeden tylko znacznik na początku, który widzieliście, był niebieski przy odremontowanym centrum miasta. Później, aż do tej chwili, a już wchodzę w las, nie ma ani jednego znacznika szlaku kartuskiego, którym teoretycznie się poruszam. Idę tylko na mapie, no i dzięki telefonowi mogę sobie sprawdzić, czy nigdzie nie zboczyłem, żeby na początku tej 40-parokilometrowej przygody nie zacząć robić darmowych kilometrów. Punkt następny programu to odprawa przed mapą i pomysł na dzisiejszy odcinek. Nie co ja sobie wymyśliłem, tylko na co wpadło na mnie, właśnie jak projektowałem trasę. Mega, ultra ciekawa, długodystansowa, naprawdę długodystansowa historia. No i nareszcie sami, więc pora na odprawę. Jaki jest pomysł na dzisiejszy materiał? Pomysł nie jest stary, on mi się urodził wczoraj po pracy w okolicach 20 w głowie. W związku z tym jest bardzo niedopracowany, jeżeli idzie o treść, merytorykę i to, co ja się naumiałem na pamięć. Nie mam za dużo rzeczy naumianych na pamięć, ale niech nas to nie powstrzymuje. Ponieważ mam pomoce naukowe, które i tak pozwolą mi powiedzieć to, co powiedzieć chcę. Więc tak, skąd pomysł na materiał? Pomysł na materiał wziął się niejako jako kontynuacja tego ostatniego wyjścia, z którego też mam materiał, co mi się 50 km na piechotę zrobiło. Zrobiło mi się to 50 km, nie pokonało mnie, nie zazgoniłem. Wylała się cała masa pozytywnej chemii do głowy i mój mózg najwidoczniej podatny na wpływy różnego rodzaju psychoaktywne chemiczne. Pamiętał tamto euforyczne wrażenie, jakie to fajnie było przekroczyć siebie, zrobić coś, czego się od siebie by nie oczekiwało, że się da zrobić. No i co? Pojawiła się myśl, ja chcę jeszcze raz. No więc jak ja chcę jeszcze raz, a to było wczoraj w piątek o 20, więc dodatkowa chemia pomagała mi, jeżeli idzie o entuzjazm do planowania przedsięwzięć. Pomyślałem sobie wtedy, no to teraz udam się jeszcze raz na 40-50 km, żeby zobaczyć, przede wszystkim cel naukowy jest taki, żeby zobaczyć, czy to nie było jednorazowe zasilanie z kosmosu i wszechświata, galaktyki i okolic, że mi się to udało zrobić, nie zazgonić, nic mi się nie naderwało, nawet szczerze mówiąc zakwasu specjalnie nie miałem, więc była petarda. Więc jak już usiadłem sobie, żeby teraz zaprojektować, no to tak, lokalnie pociąg musi być, gdzie mogę dojechać pociągiem na długość 40-50 km, żeby było można ładnie w leśnej rzeczywistości sobie wracać. Stanęło na Kartuzach, odległość na bilecie mi wyszło kolejowym 53 km, ale jak ja projektowałem wycieczkę z powrotem, schodząc z buta do domu, do Pruszcza Gdańskiego, to ma być nominalnie 41-42 km. Wiadomo, wyjdzie różnie. Jakkolwiek tutaj Moniki znowu ze mną nie ma, w związku z tym nie mam takiego ciśnienia psychicznego, obciążenia, jeżeli sam siebie bym okłamywał. Sam siebie jeszcze mogę okłamywać. I teraz tak, jaki jest mega turbo pomysł na odcinek? Ponieważ fabuły myślałem, że no nie będzie, bo tu chodzi mi przede wszystkim o kondycyjnie, żeby sobie dać radę, ale fabuła się okazało, że znalazła mnie. Usiadłem wczoraj do map.cz i zacząłem... Pociąg! Usiadłem sobie wczoraj do map.cz i zacząłem projektować właśnie wielki powrót z Kartuz do domu z powrotem. No to naturalnie przy warstwie outdoorowej włączonej pokazały się szlaki turystyczne, w tym szlaki piesze i zaczął się pojawiać szlak niebieski. Niebieski biegnący właśnie elegancko do Otomina. W Otominie będę miał przepięcie na szlak bursztynowy co ostatnio, więc będzie kawałek drogi. Ostatnie kilometry będą te kilometry, które znam, ale od Kartuz aż do Otomina to totalna terra incognita. No i pomysł jest właśnie był taki, że pojawił się ten szlak kartuski niebieski, którego tutaj nigdzie nie uświadczycie. Na chwilę obecną ani razu tego nie znalazłem, a to będzie szkoda.
Znaczy, mam nadzieję, że go w końcu gdzieś znajdziemy, no bo ja teraz powiem, jaki jest pomysł dalej. Jak zacząłem przybliżać sobie nazwę tego szlaku kartuskiego, to się zaczęła nazwa mienić. Robił się szlak kartuski, chwilę dalej zmieniała się nazwa na szlak drogi świętego Jakuba. Szlak drogi świętego Jakuba Kartuski i szlak drogi świętego Jakuba Żukowski. Mówię, o co chodzi, co to jest. Więc wpisałem sobie i teraz tak, wiem, ja jestem ignorantem, bo ja o tym nie wiedziałem. Wy, jeżeli jesteście bardziej w klimatach historycznych, czy interesujecie się chrześcijaństwem, to pewnie jest wiedza oczywista, bo to ma 1000 lat historii. Ja jestem ignorantem, ja o tym nie wiedziałem, ale się dowiedziałem, w związku z tym postanowiłem się też podzielić. O co w tym biega? Ja znajduję się teraz niby na szlaku kartuskim, ale okazuje się, że jest on częścią czegoś dużo, dużo fajniejszego, dużo większego. Mianowicie jest on częścią drogi świętego Jakuba. I co to jest i tutaj dlaczego ja będę szukał tej muszli, mam nadzieję, że gdzieś ją znajdę. Mianowicie, i teraz tak, ja nie zdążyłem się nauczyć na pamięć. Ja to wydrukowałem o 20 i nie zdążyłem się nauczyć na pamięć. Więc przejdziemy od ogółu do szczegóły. W największym kawałku czym jest droga świętego Jakuba? Więc droga świętego Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago, jest to szlak pielgrzymkowy do katedry Santiago de Compostela w Hiszpanii. Więc przepotężny szlak. Co jest ważne, ten szlak nie ma jednego początku, on zbiera z różnych punktów Europy pielgrzymów czy też turystów i wszystkie te szlaki schodzą powoli do jednego punktu, jaką jest właśnie Santiago de Compostela, ta katedra z relikwiami tam. Jest to mega ważny obiekt, jeżeli idzie o chrześcijaństwo, ponieważ zaliczony jest do trzecich najważniejszych pielgrzymkowych celów po Jerozolimie i po Rzymie. Później jest tylko Santiago de Compostela. Więc znajdujemy się na naprawdę długodystansowym szlaku. I co ciekawe, więc ja robię drugi długi, według mnie, dystans pieszy i przez przypadek, bo to ta informacja mnie znalazła, nie ja tą informację, znajduje się na szlaku, który w całości ma w przeliczeniu, może mieć okolicach 4000 km, więc jest to mega dużo, za dużo do ogarnięcia naraz umysłem, więc przejdźmy do, jak problem jeden jest za duży, podzielimy go sobie na coś mniejszego, czyli polski odcinek drogi świętego Jakuba. Mianowicie Pomorska Droga Świętego Jakuba lub Camino Polaco del Norte, droga północno-polska. Jest to część Via Baltiki. W średniowieczu trasa to prowadziła pielgrzymów od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy, no i właśnie do Santiago de Compostela. Więc polski kawałek tej drogi ma 1093 km. Dalej absurdalnie dużo, jak na skalę piechura, no ale powiedzmy, no i dzięki temu, jak już sobie myślę, że zrobić 40 czy 50 km, no to czym ty się chwalisz? No pewnie, to tyle co nic w tym odniesieniu, w tym punkcie odniesienia. Więc polskie odcinki tego szlaku pielgrzymkowego to droga elbląska, gdańska, żukowska, kaszubska, zahaczymy, kartuska, zahaczamy w tej chwili, pomimo że tego nie widać, więc jakbyście tu już byli mieszkańcami Estonii i szli przez ten szlak, to jesteście pogubieni, bo tutaj nie ma żadnego znaczenia. Lęborska droga, słupska i zachodniopomorska. Ja wspomniałem też o muszli. O co chodzi z tą muszlą? Okazuje się, że wszystkie szlaki, przez które przebiega ta droga do Santiago de Compostela, powinna być oznakowana tak zwaną muszlą pielgrzyma. Ja tej muszli właśnie od Kartus, od dworca usilnie szukam, żeby gdzieś się pojawiło, że ta muszla się pojawi. Ona nie musi występować w jeden, nie ma jednej ikonografiki. Możemy się domyślać, że ona będzie wyglądała albo w ten sposób, może na tych szlakach występować takie oznaczenie, mniej więcej w ten sposób, ale mam nadzieję, że gdzieś się pojawi, żeby ten materiał miał sens. O co chodzi z muszlą? Więc jak już się udaliście do Santiago de Compostela, to byliście na wybrzeżu Hiszpanii z Atlantykiem. I co tam się znajduje? Tam się oczywiście znajdują przegrzebki, takie muszle właśnie, bardzo charakterystyczne. I te muszle były brane raz na pamiątkę przez pielgrzymów, którzy wracali później do domu. Oraz były brane jako dowód, bo one są bardzo charakterystyczne, były brane jako dowód, że w ogóle się tam doszło i znalazło. Więc dlatego ta muszla jest mega interesująca i ona, mam nadzieję, trochę nada ton tej wyprawie. I gdzieś ją znajdziemy. Rozłożę mapę, bo tutaj, skoro nie ma oznaczników, to ja mapy się też już dłużej na ścianie nie spodziewam. Pokażę geograficznie, jak wygląda plan. I przechodzimy w tryb Google Maps. Mapa
okolicy Trójmiasta, ta co ostatnio, ona na krawędziach zbiera obszar, który ja zamierzam przejść. Mianowicie, tutaj mamy Kartuzy, a tutaj mamy Pruszcz Gdański. Ja w tą stronę udałem się, jak widzieliście, nie mieliście większego wyboru i nieraz zostanie powtórzone, koleją właśnie do Wrzeszcza, z Wrzeszcza przez okolice lotniska Rębiechowa, Żukowo do Kartuz. I tutaj wysiadłem, ale powrót będzie przebiegał tutaj szlakiem niebieskim, którego nie ma. I co ciekawe, bo ja z kolei tak się przygotowałem na szybko wczoraj, że na mapach CZ ten szlak występuje, w którym ja idę, a ja jestem na chwilę obecną tutaj. A jak widzę na mapie, to ten szlak nie występuje, więc albo się zmieniły oznaczenia, albo mapy CZ po prostu, jak dużo map północ, naszą dziką, zimną północ, traktują dosyć po macoszemu. Czyli może nie wszystko stracone, że ja tego szlaku nie widziałem, że ja tego szlaku jeszcze nie znalazłem, bo być może on się dopiero zacznie tutaj, tak jak pokazuje to mapa papierowa, a nie pokazują tego mapy cyfrowe, które pokazują, że ten szlak przebiega tędy. Więc może gdzieś mi się jeszcze ta muszla znajdzie, byłoby bardzo wskazane, żeby było klimatycznie. Z Kartuz będziemy szli tędy, przez Mezowo, przez Jarraduni. Ja już tu kiedyś byłem, w Babym Dole wysiadałem i szliśmy z kolegą Jarem Raduni. Potworna trasa na zmęczenie się, 10 km prawie cały dzień. Nie wyszedł cały dzień, ale było takie zmęczenie, że dzień mógłby się po wszystkim już skończyć. Przez Babi Dół, dalej będziemy... No i dalej może być ciekawie, bo ja tutaj widzę, że mapy CZ też inaczej podają przebieg trasy, a papierowa prowadzi inaczej. W każdym razie przez Przyjaźń dojdziemy następnie do Jeziora Otomińskiego. Tam już te klimaty znacie z ostatniego materiału i do Pruszcza Gdańskiego. Więc w całości można pokazać, co będzie wyglądało najlepiej. Stąd po prostu tutaj. I zobaczymy, jak będzie wyglądała korelacja szlaków papierowych ze szlakami cyfrowymi. Plecak. Oj, ale śmiecik, a ja mam tym razem bardzo ładnie ułożony. Plecak przed dzisiejszym wyjściem, on wygląda jak ostatnio, ale ja go odchudziłem. Ja wyjąłem z niego wszystkie rzeczy, które naprawdę robiłyby za zbędne gramy. Więc wyobraźcie sobie, że wyjąłem już takie głupie rzeczy jak, to znaczy fajne rzeczy, wyjąłem już takie rzeczy jak arafatkę, chustę, kubek i wyjąłem skarpety polarowe takie grubsze i to dziwnym trafem się okazało, że to już dało 500 gram, to są śmieciowe rzeczy, a dało 500 gram odchudzenia. No na takich dystansach każde pół kilo do kilograma będzie no mega odczuwalne. Więc plecak wygląda jak ostatnio, bo on ma taką po prostu formę, miltekową on taką ma, ale wyjmowałem naprawdę dużo rzeczy. Wszystkie pierdoły, z których nie skorzystałem ostatnio, są wyjęte. Jak wspomniałem, nawet łącznie z kubkiem. Wziąłem też mniej wody. A dlaczego wziąłem mniej wody? Bo dostałem w prezencie od Moniki filtr Sojera do wody. Wreszcie, mnie zawsze było na to szkoda kasy, bo to kosztuje. Monika wyczaiła promocję. Może na chwilę obecną jeszcze na Amazonie jest do dostania. Za 120 zł razem z kosztami wysyłki ten filtr można dostać. Ale to pochwalę się nim w dalszej części materiału. Jeżeli nie będę znajdywał rzeczy, które chciałbym znaleźć, no to będę się bronił fabularnie, pokażę ten filtr. Ja robię tutaj drugie podejście do materiału, teraz jestem rozentuzjazmowany, ponieważ mamy to, proszę Państwa, gmina Sołectwo Mozowo, pierwszy znacznik, nie niebieski, ale zobaczcie, co znalazłem. Mamy to. To jest ta wspomniana muszla pielgrzymia. Znajdujemy się na szlaku świętego Jakuba. Rzecz, która wczoraj mnie znalazła, ja nie wiedziałem, że ta rzecz istnieje. Ale nadaje ton właśnie tej wycieczce, że ona ma swoją fabułę, ma swoją bardzo fajną fabułę. I ja czuję się właśnie rozentuzjazmowany właśnie, że mnie to znalazło. Więc zobaczmy jeszcze raz. Tak będzie oznaczona w ten sposób, więc to przypomina oznaczenie z moich pomocy naukowych. Że tak ten szlak może być oznakowany. Ja nie pamiętam, kiedy ja kręciłem, czy ja nakręciłem z pomocy naukowych, że to w ten sposób wygląda. O, pomocy naukowe wykorzystane już są nieprzyszanowane. A tam kotek. Więc proszę Państwa, tak, zgadza się nam znacznik. Zgadza się, wygląda tak samo. Lubię takie właśnie rzeczy, których ja nie zaplanuję, a one się znajdą i mało tego, one same generują rzeczywistość i fabułę. Mega, mega, mega fajna rzecz. Wszystkie rzeczy na szlaku, jakie się przydarzają, a nie są niespodziewane. Znaczy, no może oprócz bycia postrzelonym, czy jakieś takie inne rzeczy, no to już nie byłaby fajna animacja. I co jest ważne, ja o tym tego nie dodałem, że ten szlak świętego Jakuba, on ma 1000-letnią historię.
On ma 1000-letnią historię i był popularny dla pielgrzymów w drugiej połowie średniowiecza mniej więcej. No później popularność trochę spadła, czasy się zmieniły. Teraz z powrotem wróciła mu wartość dodatkowo turystyczna, ale co jest ważne, znaczniki szlaków tutaj występujących wyglądają byle jak, a to jest bardzo świeża plakietka, widać, że jest nowa. Dlaczego? Ponieważ dopiero w 2013 roku Unia w całej Unii Europejskiej sypnęła pieniądzem, żeby ten szlak rewitalizować, ponownie go oznaczyć i wyznaczyć. Więc w całej Unii spotkacie się z takimi właśnie muszelkami, które będą funkelnówki nieśmigane świecące. Swoją drogą, jakiś śmieszny przypadek z tą muszelką, teraz parę minut, tak sobie pomyślałem. W kartuzach nie nagrywając, myślałem, że ładnie przygotuję wejścia i będzie spontaniczny materiał. Obłaziłem dookoła ten kościół, no bo pomyślałem sobie, że no chyba centrum kościelne i centrum miasta jest dobrym momentem, żeby wystartować dla turystów tam będących, że jest gdzie iść i to akurat z tamtego miejsca. Tam nic nie znalazłem, no a właśnie w takim mezowie, za zamkniętym sklepem monopolowym, między krzakami, taka właśnie, to pierwszy znacznik tej muszli, który miał być tak dramatycznym wejściem, bo ja myślałem, że gdzieś będzie naprawdę w kartuzach duża tablica informacyjna, która nam pokaże, że wow, to jest to. A tutaj taki malutki ratlerek sobie właśnie stał za krzakami. Oznaczenia szlaku niebieskiego dalej nie ma. I tutaj też bym właśnie zwrócił uwagę, ponieważ w jednym z komentarzy pod ostatnim filmem znowu sobie z koleżanką rozmawiałem i znowu tam było więcej moich komentarzy, ale już powiedzmy, że jakiś dialog był a propos cyfrowych map. Tak jak wcześniej chyba wspomniałem, że ja to nagrałem, na naszą dziką, mroźną północ te mapy cyfrowe mają trochę wbite. I szlaki są albo źle wyznaczone, no tak jak prawdopodobnie tutaj jest, albo są niewyznaczone. A ja teraz nie wiem, gdzie jestem, więc sekundka. Dobra, dalej nie wiem, gdzie jestem, ale wiem, gdzie iść. Więc wracając do tematu map, tak, mapy CZ do tej pory na północ, tutaj na województwo pomorskie, bo mam tu najbardziej poschadzane, mapy CZ mają najbardziej w miarę aktualne odzwierciedlające rzeczywistość przebiegi szlaków i trochę tych szlaków jest. Mapy turystyczne, czy mapa turystyczna, taka jest aplikacja. Ona się zaczyna, jak patrzyłem tam, gdzie byłem, to ona się zaczyna mniej więcej od Świętokrzyskiego, od Jury Kielecko-Częstochowskiej, być bogata. Ale pójdźcie sobie dalej tam na północ z tą mapą i robi się pusto. Bory Tucholskie po prostu, jedna wielka dzicz. Mnie tutaj nie ma żadnej cywilizacji według wielu, wielu właśnie tych map turystycznych dostępnych online. Robi się ładnie. Cały czas grozi, że może padać. Ja mam oczywiście na to tak dosyć w miarę wylane. Bo mam dobrą statystykę i pomimo, że straszy od dwóch wyjść, to jakoś to się trzyma. Wchodzimy tam w tkankę leśną, taką łąką, jest dosyć ładnie malowniczo. O, tam z daleka widać bociana, uznaję to za ciekawy element fabuły tego nagrania, więc bocian musi być. Dobra, ja już widzę, co tutaj będzie. Szybkie wytłumaczenie. Materiał jest skręcony telefonem. Materiał jest skręcony telefonem, bo ja znowu jestem sam i zależy mi na tym dystansie, żeby jak maksymalnie się odchudzić, więc nie dociążałem się sprzętem nagrywającym kamerą. Naprawdę po raz pierwszy tak sobie pomyślałem, że w miarę każdy kilogram i gram zbędny nie będę go tachał. A jako, że znowu jestem sam, no to żeby nie było Karima Tatar pies, bo znowu jest opcja, że jakbym zadzwonił przyjeść po mnie, to bym musiał parę godzin poczekać, więc te rzeczy dają mi komfort psychiczny, no ale karimata i tarp no, praktycznie nie ważą. Jest jedna ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć i tym razem mówię bez typowego dla mnie poczucia humoru. Naprawdę ważna rzecz a propos bezpieczeństwa. Ostatnio jak sobie szedłem te 50 km, ponieważ nie zamierzałem tego robić jak wychodziłem, więc zdziwiłem się, bo została mnie noc na szlaku i poczułem dyskomfort mocny psychiczny, bo tak, ja czołówkę do przodu na głowie miałem, ale z tyłu plecak wyglądał jak wyglądał. On jest czarny, go nie widać, oświetlenia nie było, samochody z tyłu na drogach jeździły. Dlatego ja jestem mądrzejszy i tutaj bym też w sumie lekko podpowiedział i no w sumie apelował o rozsądek, żebyście brali te nic nieważące elementy odblaskowe, żeby w razie czego z tyłu było można sobie to
zaaplikować, żeby to było nas widać, bo ja naprawdę bardzo głupio się czułem, jak z tyłu auta jeździły, a ja tak wiedziałem, że mnie z tyłu tak średnio widać. Tak naprawdę poza obszarem zabudowanym, no to tak uczciwie to ja powinienem mieć, jestem zobligowany do posiadania kamizelki odblaskowej, ale o godzinie 9:27, jak startowałem z Sopotu, ja nie wiedziałem, że ja do domu będę przychodził 21:27, więc przygotowani przetrwają, trzeba mieć, u tego pana znowu widać, przygotowanie turystyczne. Jestem mądrzejszy na tym wypadzie, mam takie opaski odblaskowe. A żeby nie było, to ja je mam w klimacie. To ja je mam w klimacie, ponieważ można mieć taką zwykłą opaskę u Chińczyka kupioną za 2 zł i jest bezpiecznie, ale można być też super w klimacie. I przykładowo ja się tutaj pochwalę, mam opaskę klimatyczną, jako że mamy koniec świata, no to postapokalipsa Polska. Kto się interesuje trochę stalkerem, klimatami post-apo, to będzie to logo i ten tekst znał. A więc może być bezpiecznie, może być klimatycznie. Dobra, więc chciałem to teraz powiedzieć, bo sobie o tym przypomniałem. Ja nawet jak pociągiem jechałem i jeszcze wczoraj, to myślałem właśnie, że o tym trzeba konkretnie powiedzieć, bo to była rzecz, która mnie zaskoczyła ta noc na tym szlaku. I potencjalnie właśnie sam bym był sobie winny i jeszcze niepotrzebnie kogoś odpowiedzialnością obarczył, gdybym właśnie został przez przypadek niezauważony. Tak. Więc o tym pamiętałem. Teraz bym mógł też pamiętać, że trzeba by ruszyć się i iść, bo przede mną znowu jest 10-11 godzin, a ja tak tutaj od pomysłu jednego wejścia na drugie. Słoneczko wychodzi, jest fajnie, jest klimatycznie. Dobra, to idziemy dalej. Serio, mimo że jestem sam, to ogląda się tego typu, ktoś idzie i ktoś odchodzi od kamery, to ogląda się to normalnie niż to się robi. Totalny kurde absurd, łażenie i wracanie. Brak naturalności, jest sztuczność. Grunże podkład muzyczny i fajny filtr później na gotowym materiale, no to wygląda przyzwoicie. Dobra, i uwaga organizacyjna, jakby ktoś chciał powtarzać. Znajduje się w rezerwacie Stare Modrzewie. W tym rezerwacie 5,5 km od wyjścia ze stacji w Kartuzach mamy pierwszy, a raczej drugi, na stacji był pierwszy znacznik niebieski, 5,5 km dalej jest drugi. Jaka moja uwaga? Taka, że to oznaczenie szlaku, które jest tutaj oraz znajduje się, tutaj nie będzie chyba widać, ale znajduje się tam, ono jest zgodne z moją mapą papierową. Ono jest zgodne z moją mapą papierową. Nie jest zgodne z mapami CZ. Mapy CZ pokazują inaczej, że ten szlak właśnie tutaj prowadził od Kartuz. Oznakowanie ewidentnie jest tak jak na mapie papierowej. I teraz może być już tylko lepiej, ponieważ wygląda na to, że szlak istnieje i na niego wszedłem i on jest oznakowany. On jest dobrze oznakowany, tylko znowu właśnie mapy cyfrowe dla północy są niedokładne. No, zdecydowanie jest lepiej. Idziemy już szlakowo. Więc czuć ducha turystycznego, proszę Państwa, czuć ducha turystycznego. Słońca na razie definitywnie nie ma, ale jest ładna ambona, ładne widoki. Temperatura dalej w okolicach 8 stopni, więc jak chwilkę się tylko przystanie, to robi się tak właśnie troszkę mroźno, tym bardziej, że jest w miarę wilgotno i wieje. Tak się zastanawiam a propos tego, że jak sobie idę, to zaczynam myśleć. To nie będą w żadnym wypadku dyskusje polityczno-religijne, nie o to biega, ale tak właśnie sobie tak myślałem a propos tego przypadku, że szukając po prostu powrotnego szlaku do domu, że właśnie zaczęło mi tam migotać, jedna nazwa zmieniać się w drugą. To tak właśnie a propos takich pielgrzymek, sam nigdy nie brałem udziału, ale właśnie tak sobie myślę, że jest to w sumie fajne doświadczenie, jeżeli idzie właśnie o pokonywanie szlaku, bo w ogóle no, tam kiedyś dostałem pytanie właśnie, po co łazić od żywego człowieka, który nie łazi, i się okazało, że w swoim klimacie, jak mamy swoje towarzystwo, to jest tak oczywiste, że się w sumie nie zastanawiamy, po co łazimy. Ale jeżeli ktoś się taki zupełnie z innego świata zapyta, to ja się zapowietrzyłem, ja nie umiałem tak na szybko odpowiedzieć. I tak sobie właśnie myślę, że po co to łażenie, chodzenie?
to najlepiej mam odpowiedź, jak wreszcie z takiego uber fajnego jakiegoś wyjścia wracam. Bo wtedy czuję, że dla wielkiego odcięcia, że to jest właśnie ta różnica, że w czasie takiego jednego wyjścia, tych paru godzin, można zostawić ze sobą, nie dźwigać dalej problemów. I to takich właśnie no, problemów nie do końca będących naszymi problemami, tylko właśnie takich dźwiganych danych od kogoś. Więc można po takim wyjściu, przejściu się, to, tak się totalnie oczyścić, że jak się wraca, to jest naprawdę mega pełen relaks. Więc jak właśnie ostatnio tak wróciłem i taki właśnie mówię, wymęczony, ale zrelaksowany, to właśnie sobie tak pomyślałem, że dlaczego chodzę? Właśnie po to, że to wszystko można, wszystko się tutaj zostawia w kolejnych kilometrach za sobą, a do domu wraca się na czysto. Powiedziane dużo na wydechu jednym, więc pewnie nie zabrzmiało to tak relaksująco, jak mnie się właśnie urodziło w głowie, że mogłoby zabrzmieć. Ale refleksja, właśnie jak sobie chodzę i tutaj tak właśnie zawsze jak chodzę sam, to się zaczynają właśnie tam różne myśli. To są momenty, w których wtedy nie kręcę, no to tego nie widać, ale właśnie teraz przyszła mi taka właśnie myśl, że miałbym coś mądrzejszego do powiedzenia niż pokazywanie, tylko komentowanie bieżących widoków. Oj, i co wędrowca spotkało na szlaku? Deszcz spotkał. Widać, że pada? Widać, i to nie jest taka mrzawka, to tak pada nawet w miarę coraz mocniej. Dobra, chciałem powiedzieć, że mam na to absolutnie wbite i będę chodził w deszczu. Deszcz ma chyba charakter konwekcyjny, bo ja widzę tutaj chmureczkę i ona jest nade mną, więc pada ewidentnie za kary na mnie, ale tam przykładowo już jest niebieskie niebo, więc może zostanie. Ja nie chcę wyjmować kurtki, bo tak, co ja mam w plecaku? Mam tą kurtkę przeciwdeszczową, taką twardą, tylko ja jej nie chcę za bardzo wyjmować, bo zauważyłem, że no dla odmiany co z tego, że jak na mnie deszcz nie pada, jeżeli ja się przez tempo marszu zapocę w niej. I tak będę mokry. A teraz tak sobie pomyślałem, że mówię, kurczę, a może dać się zdać przyrodzie, czemu nie? No to wygląda jakby to miało za chwilę przestać, pomimo, że to nie jest mrzawka, to nie jest taki kapuśniak jak 2 tygodnie temu, ani taki kapuśniak czy jak 3 tygodnie temu. Ale fajne. Ale jak od razu się rudo zrobiło. Nie wiem czy ten... Ojo, dobra, patrzę, druga muszla. Ciach. To wejście nie było przypadkowe. Jakbym nie kręcił teraz tego właśnie, że pada na mnie deszcz i się tym bardzo zajarałem, to bym nie zauważył oznakowania. Zobaczcie. Ciach, czy tak będzie bardziej widać? Więc jesteśmy cały czas na tej muszli. Mówię, ja powiem tak, to znowu są znaczniki, to jest znowu mój fetysz i się pewnie za bardzo podniecam rzeczami, które za dużo do życia nie wnoszą. Tylko mówię, ja tego nie planowałem i ta rzecz właśnie wzięła się, sama znalazła. Więc o tej 20, przed 20, jakbym ja tego nie znalazł, no to byśmy mieli po prostu no, materiał, gdzie idę i po prostu opisuję prawdopodobnie wrażenia ze szlaku. A tak właśnie no, zrobiła się fabuła, zrobiła się cała historia do opowiedzenia. No i takie poczułem takie oko opatrzności nade mną. Coś znalazło mnie. No to dobra. Druga muszla zaliczona. Brać tą kurtkę, czy nie ubierać tej kurtki? Jeszcze trochę to będzie absolutnie bez różnicy. U tego pana znać przygotowanie turystyczne, widać przygotowanie turystyczne. Ja powiem tak, ja bym ten deszcz jako typowy rebeliant olał, tak jak on olewa mnie generalnie i szedł dalej. Gdybym jeszcze szedł lasem, tylko ja wychodzę powolutku z lasu na teren otwarty na pole i ja widzę te języki tego deszczu, więc skoro jest 8 stopni, ja chyba szybko bym nie odparował, to postanowiłem się jednak przeprosić z kurtałką ją założyć. Ale jak widać na chmury mówię, to nie powinno się utrzymywać długo. O proszę. Dobra, i tutaj właściwie to jest chyba rzecz, gdzie ja bym sobie zrobił zdjęcie. I to będzie zdjęcie na ikonkę do filmu. Wtedy będzie tytuł, że to jest szlakiem muszli, pewnej muszli i będzie zdjęcie tłumaczyło treść, jeżeli przez przypadek znowu będę 10 minut na początku filmu gadał i nie będzie wiadomo, o czym w ogóle materiał będzie. Więc ja przepraszam, szybkie selfie. I selfie ogarnięte. Ja jeszcze jestem uśmiechnięty, ale generalnie to oprócz deszczu zaczęło padać właśnie też gradem. Co póki co jest zabawne, bo jeszcze w miarę nie jestem jakoś dojechany. No, ale mówię, co któreś pyknięcie kropli wody, to nie jest woda, to są kuleczki gradu.
To jest podwójna moc, podwójne oznakowanie. Tutaj lekko wyblakłe starsze. No i tutaj widać nowsze. Pomorska droga świętego Jakuba. Tutaj jest napis, w Action Camie nie będzie widać, bo chyba mi tu ostrość o takiej bliskości nie złapie. A ja właśnie sobie tak zdałem sprawę, że jak to ja dużo rzeczy w życiu trochę na odwrót zrobiłem, to właśnie sobie zdałem sprawę, że w sumie ja pokonuję ten szlak trochę nie w tym kierunku, co trzeba, bo ja idę w przeciwnym kierunku. Tak jakbym nie szedł z Estonii do Santiago de Compostela, tylko stamtąd wracał. No ale szlak się liczy. Najwyżej jak ktoś oglądał ten etap, to będzie można wstecz obejrzeć i wtedy na jedno wyjdzie. A teraz idę na przełaj. Ponieważ oznaczenie mapy cyfrowej nie zgadza się z rzeczywistością i co gorsza, oznaczenie mapy papierowej też się nie zgadza z rzeczywistością. Szlaki się rozwidlają, jakby były dwa niebieskie. Idę jakimś dużym obejściem. Idę na przełaj tam, gdzie znowu on się robi jeden i jakoś tam przyzwoicie wygląda. Więc mam nadzieję, że nie przekombinowałem. Z dobrych informacji jest to, że tam przeszedł opad konwekcyjny, na który tak bardzo miałem wylane, a on na mnie miał wylane. A tutaj widać, że stamtąd wieje wiatr, więc powiedzmy, że przestało padać. Na chwilę obecną dam kurtałce troszkę się obijać, wyschnąć na mnie, dopóki nie będę czuł, że jest mi w niej za gorąco. I będę mógł chyba znowu się na tryb wesoło zielony przebrać. Oj, się w miarę magicznie, fajnie zrobiło, bo tam widać po prostu to jedno wielkie zło, które poszło. A tutaj już to błotko, które też się przed chwilą ładnie zrobiło, zaczyna być już od razu oświetlane przez słoneczko i odparowywać przy odrobinie szczęścia. Ja się muszę trochę wysuszyć, jak już wspomniałem. Nie chcę tego barłogu chować do plecaka. Jesteśmy w miejscowości Mezowo, więc jest to pierwsza miejscowość po kartuzach, przez którą przechodzimy. O, miejscowa fauna. Szczerze mówiąc, mam najwięcej spotkań z psami. Cześć pies. Cześć. O, chyba nie jest taki najdzikszy. Koń ostatnio bardziej mi się podobał. Uj, kasyk. Śmieszne wrażenie. Zrobiło się gorąco, ja się będę jednak rozbierał. Dopiero co 5 minut temu padało złem, padało gradem. Temperatura tak spadła, że aż czułem, jak mi ręce drętwiają z zimna. Nawet nie mogłem mapy w telefonie sobie zobaczyć, bo po prostu nic nie reagowało. Tutaj też będzie się kłaniało zjawisko kondukcji. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo mam w planie już następny materiał. Bardzo gadany, będzie bardzo w kuchni robiony, bo będę musiał się skupić właśnie o swojej NRC generalnie, ale w tle to tak naprawdę będzie, jak nasze ciało gospodaruje ciepłem. Dlaczego wypromieniowuje, jakimi drogami i jak sobie to wszystko się poukłada w głowie, to tak naprawdę jest bardzo fajna świadomość procesów, które tym rządzą. Więc w tym wypadku, dlatego że zrobiło mi się zimno, ponieważ zaistniało zjawisko kondukcji, przewodnictwa, ponieważ ja cały czas odpromieniowuję ciepło do atmosfery, tylko że powietrze jest w miarę dobrym izolatorem i nie jest tak źle. Jak mnie właśnie teraz tak całego skapało, to dla odmiany woda jest dużo lepszym przewodnikiem i ja właśnie to ciepło zacząłem oddawać ekstremalnie dużo szybciej. Ciało cieplejsze zawsze oddaje ciepło do ciała zimniejszego. I tutaj właśnie w te 5 minut ta fizyczna zasada się wydarzyła. Więc jak ja na następnym materiale w kuchni będę opowiadał właśnie o termice, to będę sobie przypominał właśnie ten moment, jak nic się nie działo, temperatura była stała i jednocześnie ta sama temperatura, tylko ciało się pokryło wodą i ja w ciągu kilku minut zdrętwiałem. Dobra, trzeba się rozebrać, bo teraz dla odmiany na zewnątrz jest sucho, a ja się zaczynam robić mokry. Nie no, ja w takim stanie tej kurtki do plecaka nie włożę. A z drugiej strony nie owinę jej też w worek foliowy, no bo dalej będzie mokra. Może troszkę się wytrzepię. Ale takie tempo zmiany pogody, mówię, niesamowicie szybko. W ciągu kilku minut wszystko się rozegrało. O, dobra wiadomość, szlak się znalazł z powrotem, jest nasza muszelka. Więc wróciliśmy. Mówię, nie lubię takich akcji generalnie, bo
bo jeżeli przez 20 minut gdzieś się idziemy w tą stronę, to mamy kilometry i solidny czas stracony i często trzeba wracać. Więc tutaj sprawę uratowała faktycznie rzut satelitarny GPS, bo zwykłe mapy nie dały rady, więc szlak jest jako tako dosyć naprawdę słabo oznaczony. Chyba najsłabiej, jak mi się do tej pory zdarzyło, jeżeli idzie o przerwy w tym oznakowaniu. Ale klimat muszli jak najbardziej dalej jest. To lubimy. Tablica informacyjna, turystyczna z mapą. Skala bardzo tu regionalna, no więc jesteśmy w Mysowie. O, to szybki luk. Ciach. O, jakbyście chcieli później zobaczyć, to tak, tutaj zrobię screenshota atrakcji. Kilka zdjęć promujących region. I troszkę mi brakuje tu informacji, gdzie jesteś. A, dobrze, jesteś, tak? Tutaj jesteś. Czyli za chwilę będzie jakieś jezioro będzie widoczne, jezioro Mysowskie. Tak. Informacja turystyczna. To lubię, to bardzo lubię. I mapa nie kłamała, z tyłu mamy jezioro Mysowskie, ono się wyłoniło dopiero teraz za górki, więc faktycznie zaraz za tą mapą pagórek do góry, z góry i mamy jezioro Mysowskie. Ładnie się ulica skrzy od niedawnego opadu, a my idziemy dalej szukać przygody, albo poczekać, aż ta przygoda znajdzie nas. Teraz uwaga a propos znowu samego szlaku. Ja przyszedłem stamtąd po znacznikach szlaku niebieskiego i dochodzę do znacznika, który pokazuje, tu jest totalnie wszystko pomieszane z poplątanym. Znacznik pokazuje, jakby ja bym przyszedł stąd, że powinienem iść dalej niebieskim stamtąd. Skąd wziął się tamten niebieski, skoro ja niebieskim przyszedłem stamtąd? To jest totalnie po prostu mega pokręcone. Mój bez map, bez GPS-u jest źle. To po prostu idzie na pogubienie się. O proszę, a zobaczcie, a tutaj z kolei, żeby skręcić w prawo, a ja przyszedłem stamtąd, zgodnie z oznaczeniami szlaków. No mega niefajna rzecz. Burdello bum bum. Wychodzimy na jakąś większą cywilizowaną krzyżówkę. Dzierżążno, proszę Państwa, tam znacznik Dzierżążno 1,8 km. W tamtym kierunku będziemy szli, póki co Kiełpino 2 km w tamtą stronę. Jakieś oznaczenia? Są oznaczenia. Puszczamy rejony cywilizowane, szlak przez jakiś kilometr był poprowadzony, o tutaj tło. Szlak przez jakiś kilometr był poprowadzony drogą asfaltową, chodnikiem. Nudno, ale szybko za to. Teraz odbijamy tutaj za naszą muszelką skankę leśną i z Mysowa. I z Mysowa będziemy sobie szli w kierunku następny checkpoint Babidu. Babidu, tam jest ciekawa historia, bo ja już w Babindole kiedyś byłem na innym szlaku. Szlakiem Jarem. Szlakiem Jaru Raduni. A tymczasem mamy kolejną tablicę informacyjną. Można przyciąć materiały, ale po co, skoro można dla przyspieszenia dobiec? Nie to, żeby w programie nie było możliwości zrobić timelapsa i żeby szybciej być. No dobra, byliśmy tutaj. Teraz strzałeczka się zmieniła, że jesteśmy tutaj. Więc widać, że ruch postępowy, ruch jest. A mapa to jest ta sama mapa. Więc wychodzimy z zasięgu tej mapy. Jak wspomniałem, idziemy w kierunku Babiego Dołu. A, i tak swoją drogą. Checkpoint. Mijamy 10 kilometr. Dla osób, które by chciały się zaopatrywać na szlaku, to po wyjściu z kartu, w kartuzach oczywiście można, po wyjściu z kartu tutaj do Mysowa, idąc szlakiem, nie spotkałem żadnego sklepu. Więc przynajmniej na te 10 km jakąś wodę, czy batona, jeżeli ktoś szybciej lubi jeść, to warto mieć ze sobą, bo na chwilę obecną nic się nie spotkało. Teraz chodzimy w tkankę leśną do Babiego Dołu i przez tą tkankę leśną przez parę kilometrów też raczej nic nie będzie. Dobrze, że mi się udało ten kabel kupić, co podnosi jednocześnie koszty wypadu, bo do tej pory plan na wypad to było co? 13 zł za bilet. Ja spotkam jakiś sklep, ja tego Radlera obowiązkowo muszę sobie kupić, to też jest nowa świecka tradycja. No i co? Kabel 25 zł wyszedł. Najdroższy wydatek
wydatek tutaj z tych dwóch, trzech zaplanowanych. 25 zł za kabel, a gdybym znalazł takiegoś Chińczyka, byłby za 4 zł. Ale tak pewnie posłuży mi do końca życia. I zamiast przebitki, pierwszy klimacik, taki typowo leśny. Do tej pory się szło albo płytą chodnikową, albo trochę asfaltem. Drogą polną też jak najbardziej, ale taką leśną przecinką, nie drogą polną, gruntową. To jest teraz pierwszy raz na odcinku do Babiego Dołu. Co ciekawe, jest to też pierwsze przewyższenie. 2 tygodnie temu przez nasz szlaków wzgórz szybarskich to jednak było bardziej piekielne wrażenie. To jest pierwsza góreczka, pod którą się podeszło i więcej nie będzie. Więc tutaj kondycyjnie nie dostanie się takiego cardio jak na szlaku wzgórz szymbarskich. A tutaj nie mam nic do powiedzenia. Znaczy nic sensownego do powiedzenia, oprócz tego, że fajnie, mega się przyjaśniło. Chmury cały czas omijają mnie o parę kilometrów, bo tam przykładowo widać języki, że pada. A tu dla odmiany widać, że jest wiosna. Że jest wiosna, tylko to jest taka znowu wiosna, że ten las, on jest cały czas niewystartowany. Ja mam zdjęcia ze zeszłych lat, gdzie mam gdzieś wypady. I już w tej połowie maja, no to jest zielono, rzepak jest żółty. Tu jesteśmy w lesie, rzepaku oczywiście nie będzie, ja mówię o polach. A tutaj dalej i tak widać, że właśnie, że to jeszcze nie do końca chce wystartować. No, ale ja generalnie to chciałem pokazać, że tam u tych państwa, którzy mają pecha, to pada, a u mnie farciarza świeci słońce. I ja w momencie, jak to powiedziałem, to wiem, że podpisałem na siebie wyrok. Ja jeszcze oberwę, dostanę tutaj z chmury. Dotarliśmy do Babiego Dołu. Znowu zaczyna nam się robić część kolejowa. W tle widać, za chwilę podejdę, będzie lepiej widać. W tle widać tutaj most w kiepskim stanie. W kiepskim stanie most przez poprowadzony nad torowiskiem kolejowym. I jeżeli idzie o klimat kolejowy, to dalej Pomorska Kolej Metropolitalna, skoro jesteśmy w tym regionie. Ja przyjechałem z Gdańska do Kartuz, ponieważ przed Babim Dołem, czyli tam, a to zresztą chodźmy zobaczyć sobie. Lepiej się nie opierać, tak za bardzo. Więc dobra, ustawić się tutaj, żeby było ładnie, nie, ustawić się tam, ponieważ tam jest stacja kolejowa Babi Dół. Przed Babim Dołem linia się kolejowa rozwidla. Jedna jedzie że tak, że można się z Gdańska wydostać do Kartuz, które trochę, jak wspomniałem, były wykluczone komunikacyjne, w zeszłym materiale wspomniałem, do momentu powstania właśnie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Drugie wykluczenie komunikacyjne dotykało Kościerzyny. Nie to, żebyśmy tam ją mieli zobaczyć, bo jeszcze parę kilometrów ładnych tam jest. W każdym razie druga nitka jest poprowadzona do Kościerzyny. Widać, że wszystko jest ładnie nowo zbudowane. Oddaleniu, jak mówiłem, stacja kolejowa Babi Dół. Stacja kolejowa Babi Dół, ją miałem raz zaliczoną, ponieważ w Babim Dole startuje właśnie szlak jarem rzeki Raduni. Morderczy wysiłek dla prawie 40-letniego, w dobrym stanie utrzymanego ciała, ale jednak 40-letniego prawie. Tutaj mam zaplanowaną, w sumie tu mam zaplanowaną, a właściwie to ja bym tutaj mógł kuchnię już sobie zrobić, bo ja tu miałem zaplanowane właśnie jakiegoś cukra zjeść, jakiegoś batona. Może coś przy odrobinie szczęścia przyjedzie. To się nagra. Tylko problem jest taki, że do Kościerzyny pociągi jeżdżą rzadko, bardzo rzadko. Jak tu byłem 2 lata temu, to chyba była opcja, że tam rano 2-3 puszczone, później przerwa parę godzin ładnych i z powrotem. Nie wiem, jak jest to teraz, więc nie chcę skłamać albo powiedzieć nieprawdy. Dobra, to pokażę, co dzisiaj w tym odchudzonym plecaku mam dobrego do jedzenia. Rewolucji się nie spodziewajcie. Zatem jak wspomniałem, rewolucji jako tako nie będzie, ale pokażę, co mam dzisiaj. Jedną rzecz mam ciekawą, to tak, od Moniki z Decathlonu dostałem Energy Booster, takie śmieszne coś. Sam bym sobie nie kupił, bo ja podejrzewam, że to nie kosztuje 50 groszy. No ale jak dostanę, no to ten, to spróbuję, zobaczę co to jest, czy po tym jakiegoś tam lepszego kopa. Ja standardowo ze sobą na dzisiaj. Ostatnio miałem troszkę tych rzeczy w kubku i szczerze mówiąc, ja tam tylko jednego batona zjadłem. Więc ja mam jednego knopersa ze sobą na słodko i awaryjnie chałwę z powodu dużej zawartości miazgi sezamowej, więc też jest kop. Czyli moja żywność na dzisiaj to jest to.
a podejrzewam, że skończy się na tym, że zjem sobie po prostu to i hej ho dalej. Co jest też ciekawe i chciałem właśnie, powiedziałem na początku filmu, mam mało wody ze sobą zabrane, ponieważ, znaczy mało wody, ja się psychicznie się przyzwyczaiłem, co to znaczy mało wody, no mam ze sobą ten, mam ze sobą litra wody, ponieważ właśnie tutaj też od Moniki dostałem, no nam wspólnie sobie kupiliśmy filtr Sojera, wreszcie, ja zawsze na to mi było szkoda kasy, słońce świeci w aparat, ciekawe czy to będzie coś powodowało. Na ten filtr zawsze mi było szkoda kasy, ponieważ trzeba by było wydać pieniądze, a teoretycznie bez tego też się dawało radę. Ale zeszły rok troszkę już dał mi wpalnik pod kątem tego, że na szlaku przy upale dwa razy mi się ta woda na szlaku już skończyła. A ja później przechodziłem obok sobie strumyczka i patrzę, no rany, gdyby tylko to mieć, to od razu zapasy są odzyskane i w ogóle nie ma tematu. Więc o ile moja psychika z wydatkiem niezbędnej rzeczy sobie nie poradziła, tak Monika sobie nie poradziła, tak Moniki psychika jak najbardziej sobie poradziła i zostaliśmy szczęśliwymi posiadaczami właśnie takiego rodzaju filtra. Ja się tym chwalę, bo nie mam z tym żadnego doświadczenia, na pewno będę musiał mieć przełamanie psychiczne. Będę musiał mieć przełamanie psychiczne a propos tego, żeby się z tej jakiejś tam kałuży tego napić i później liczyć na to, że jakaś biegunka się nie pojawił. Nigdy nie korzystałem, nie mam pojęcia. Jak najbardziej jestem tutaj encyklopedycznie przygotowany przez internety. Ale tak, on jest funkelnówka nieśmigany. Nie korzystałem z niego jeszcze. Zastanawiam się, czy dzisiaj z niego skorzystam. Podejrzewam, i to jest ta bariera psychiczna do przejścia, bo jeżeli bym się teraz napił, a jeszcze mi zostało 30 km przeszło do przejścia, to właśnie jakby mnie coś z jelitem nie zagrało, to no nie wiem właśnie, byłoby ciężko, ale no ludzie korzystają i podobno się daje, że działa. No więc będę musiał się z tym zaprzyjaźnić i zaufać, że to filtrowanie jest przyzwoite. Oczywiście pamiętamy, że to filtruje rzeczy biologiczne, czyli jeżeli jakaś tam się krowa wpadnie, utopi w wodzie, to ją odfiltruje. Jeżeli krowa będzie żyła, załatwi się w tej wodzie, też nam odfiltruje, ale jeżeli obok będzie jakiś zakład chemiczny i będzie tam przykładowo dawał jakieś chemię do tej wody, no to z chemią, ze toksynami sobie ten filtr nie radzi. Więc biologiczne tak, chemiczne nie do końca. Dobra, no to co? Ja zobaczę, co to jest ten Energy Booster z kofeiną. Ja przy takich rzeczach, jak oni produkują, to się tak zastanawiam, a propos ekologii. Kurczę, mamy tutaj coś, co ja podejrzewam, że będzie na dwa pociągnięcia i będzie zjedzone, a jest w mega grubym plastiku zapakowane i jest to śmieć. Nie to, żebym wiedział, jak inaczej małe ilości pożywienia czy żywności pakować, żeby nie generować za każdą tubką, gdzie pewnie tutaj cena samego opakowania wynosi 20% całości produktu. Ale właśnie jak sprzedają takie super małe rzeczy w takich opakowaniach, gdzie ja czuję grubość tego plastiku, to w tym momencie mój nie do końca fanatyczne, ekologiczne nastawienie budzi się do życia i mówię, no to są śmieci. Dobra, ale my przejdźmy do tego, czym taki Isostar Energy Booster jest. Smakuje jak żel do włosów i taką ma konsystencję. Nie pytajcie się skąd wiem. Ale tak, ale to jest to. To opakowanie jest mega naprawdę grube, bo jak ja ściskam, to od razu poczułem dno drugiego kawałka plastiku, więc tego dużo nie będzie. Ale ja sobie skorzystam i... Jak ktoś lubi żel do włosów, to dobre jest generalnie. To nie jest tak, że jest jakieś odstraszające. Ostatnio też Monika z Decathlonu miała jakieś w takich małych słoiczkach też jakieś energy, coś tam z jakąś przyprawą. Jak ja to wypiłem, to też było tam na dwie łyżki naprawdę, ale jak ja to wypiłem, to szczerze mówiąc, to ja takiego wrażenia pieczenia to nie miałem przy gorzale, przy bimbrze 80%, jak ja czułem, jak te przyprawy tam z tego jakiegoś też energy boostera spływają. To jest akurat w smaku mdłe, ale bardzo dobre, takie w moim stylu. Nie mam pojęcia, ile to kosztuje, ale za każdą kasę skończyło się zdecydowanie za szybko. Tubeczka jest pusta.
i jest zrobiona jeszcze jednorazowa, że nawet gdybym jakiś miał januszowy pomysł, żeby z strzykawką coś wykorzystać i innego tam strzyknąć, to ja już tego nie zamknę, ponieważ to się tylko ukręciwało to się, proszę Państwa, więc ta tubka naprawdę jest tylko plastikowym śmieciem. No mówię, nie jestem fanatykiem ekologicznym, ale no kurde, odrobinę rozsądku to gdzieś tam z tyłu głowy mi... Dobra, ja sobie jeszcze zjem batona, no nie będę puszczał jakiem batona za przyzwoitością i przejdziemy sobie niżej do początku szlaku Babiego Dołu, którym ja nie przejdę. I całe szczęście ja tam poszedłem, bo gdybym to tam nie poszedł na ten szlak i bym się władował, nie wiedząc co tam jest, to ja bym do domu nie doszedł, bo jar rzeki Raduni generalnie to jest tak, że jeżeli ktoś nie wie, czy chce mieć zawał serca, to tam pójdzie i wie, że go dostanie, najprawdopodobniej. A tutaj skoro już jestem, to ja sobie coś sprawdzę. Wchodzę od dupy strony na stację Babi Dół. To jest potencjalny punkt, w którym można by przerwać wycieczkę jakby coś. Ale ja jestem ciekawy właśnie, jak wygląda tu rozkład jazdy, czy to jest coś realnego. Tłumów nie ma, jest czarny kot na środku peronu, leży, ale żywy, więc nie przejmujemy się, tym bardziej, że uciekł, o, tym bardziej żywy. I przechodzimy do rozkładu jazdy. Mamy godzinę 12:45 praktycznie dokładnie i mamy to w sobotę, więc popatrzmy się. Więc popatrzmy się, że chcemy jechać, no właściwie nas wszystko by interesowało. Wow, a teraz weźmy sobie, zgadnijmy teraz, które jest które. Numer 6 odpowiada nam za soboty, czyli chcemy zjechać... Nie, to naprawdę nie jest śmieszne, bo ja teoretycznie mówię, no ja lubię to kolejowy klimat, no ale chyba wydaje mi się, że znalazłem to, że o 14, że tutaj teoretycznie w kierunku Gdyni Głównej bym, no do Wrzeszcza, czyli zjechałbym do Gdańska. Informacje o kursowaniu zawierają to, że to 6 w sobotę będzie jechało. Nie czuję się, czytając tutaj ten rozkład jazdy, zwycięzcą jakiegoś konkursu intelektualnego. No, najłatwiej skorzystać by było, szczerze mówiąc, tak dla pewności, to z portalu pasażera. Jak sobie jeżdżę na wycieczki kolejowe, to właśnie portal pasażera bardzo fajnie łączy wszystkie połączenia, że jak sobie tam pętlę chciałem po Polsce zrobić, to mi zrobił z 16 przesiadkami i wziął, można jechać. O, i mamy to, co ja lubię, to co ja bardzo lubię, tablice informacyjne, turystyczne, informujące nas o tym, że znaleźliśmy się na jar rzeki Raduni. Tak, i dobrze, że ja jestem tutaj znowu turystycznie przygotowany, ponieważ ja będę musiał tak iść, żebym ja ominął ten szlak, ponieważ ja bym na nim został. Ja na nim byłem. Były dwa szlaki tutaj na Pomorzu, w północnej Polsce, które tak dały mi w korze, że się nie spodziewałem i były na granicy mojego przygotowania kondycyjnego. Jar rzeki Raduni. Można się zmęczyć. Zimą odradzam, z dziećmi odradzam. Gdzieś mi odradzam, generalnie jak najbardziej na sezon, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Jest dużo momentów, gdzie można spaść do rzeki. Więc ja w tym wypadku będę się bardziej musiał trzymać muszelki, niż właśnie iść tym jarem. I drugim miejsce na Pomorzu to jest Wysoczyzna Elbląska, tam jest tak zwana Bażantarnia, tam też zabrałem tam kolegów i znajomych i tam też prawie się dobiliśmy. To było 10 km, robiliśmy to prawie cały dzień, przewyższeń od groma, jak oni sobie napisali, że za duży ruch tu. Jak oni sobie napisali, że charakter, że Bażantarnia ma charakter szlak górski, no to pomyślałem sobie, że marketingowo chcą sobie, Elbląg chce sobie dodać. No i z takim nastawieniem pojechałem, a jak tam się na miejscu znaleźliśmy, kurde, szło zginąć tak samo, bez dzieci na bank, jeżeli idzie o szlak niebieski, który jest dookoła Bażantarni prowadzi, lepiej z kimś, duże ryzyko kontuzji, duże prawdopodobieństwo, że będziemy sobie nawzajem pomagali. Naprawdę jest petarda taka Bażantarnia i to jeszcze no, położona na żuławach, które są po prostu płaskie jak stół, niesamowite miejsce. Następnym punktem będzie miejsce, gdzie ja pokażę, gdzie ja nie powinienem i nie zejdę. Zobaczymy sobie Radunię być może i później zobaczę w sumie na mapie, gdzie jestem, bo już kilkadziesiąt minut sobie idę i nie czekowałem się na mapie. Tu zaczyna się też robić rejon mocno przewyższeniowy, co widać, że tam jest mocno w dół.
Ale mówię, całe szczęście, ja tutaj już kiedyś właśnie na tym jarze byłem, bo jakbym wczoraj o 20 sobie to planował, to bym sobie poszedł tą ładną niebieską, powijającą się ścieżynką, bo będzie nad wodą i więc czemu nie. I bym został, i tam bym został. Tam się schodzi, jak się chce być pokonanym przez przyrodę. Ja właśnie na mapę spojrzałem, że ja całe szczęście przy tym dystansie, ja tu nie, nawet z radością przyjmuję właśnie odcinki płaskie. A o charakterze szlaku może to też traktować, że no, na kamerze nie będzie widać, no bo kurde jest dwuwymiarowa, ale generalnie szlak, który idzie przykładowo tam niebieski i trzeba iść tam po nachyleniu 45 stopni jest spokojnie, to na całym tamtym odcinku, który tam przeszedłem, to jest norma. Tam się tak po prostu ten szlak pokonuje. Nagranie na pamiątkę musi być. Załamanie pogody, zerwał się w sekundę, mega wiatr, zaczyna padać. Więc ja awaryjnie tylko co zrobiłem, to zdążyłem rozłożyć kamerę, żeby sobie uwiecznić. Ale jak sekundę, jaka zmiana. Znowu sypie złem. Szlak znowu się powyginał w formie tych, formę. Widelca, nie wiem jak iść, nie będę ryzykował, tym bardziej, że ja jestem w obrębie tego jaru Raduni, więc wybieram bezpieczną, nieturystyczną opcję. Teoretycznie tam powinienem iść, tam bym wracał nad tą rzekę i ja tam wiem, że tam jest górzyście i trochę źle jak na pomysł dzisiejszego wypadu, więc ja bezpiecznie udam się do miejscowości Babi Dół ulicą i od strony ulicy Głównej z powrotem włączę się w miejscu, gdzie wiem, że teren się uspokaja. I nie zostanę tam, albo nie będę musiał się znowu kilometrów cofać. Więc tutaj postępuję asekuracyjnie, ponieważ dzisiejszym celem jest po prostu zrobić dystans. Ahoj przygodo, wali gradem. Teraz nie ma tutaj w ogóle deszczu, jest po prostu grad. To może już się uda uchwycić, tylko ja zmienię obiektyw. Ten grat robi się coraz większy. Mam nadzieję, że nie zacznie sypać wielkością piłek golfowych, ale to już dużo nie trzeba, żeby teraz już mogę pokazać, bo trochę napadało. I taka piękna aura. O rany. No i tak, akurat teraz odchodziłem plecak o drugi komplet ubrań tak naprawdę. Na zasadzie ostatnio tak nie zmokłem, to dlaczego miałbym dzisiaj zmoknąć? No ale zobaczymy, jak to przejdę, to teoretycznie będzie wiadomo, że i w takie załamania się da. O, a tutaj taka ciekawostka gastronomiczno-telewizyjna. W Babim Dole znajduje się restauracja po rewolucjach Magdy Gessler. Nazywa się Schabowy Raz. Ja ten odcinek oglądałem, no z racji z tego, że mam kilkadziesiąt kilometrów do domu, to powiedzmy, że coś w mojej okolicy się działo światowego, to ten odcinek zobaczyłem, więc... To tutaj można sobie, będzie można sobie przyjść już niedługo, te obostrzenia jakoś tam będą zdejmowane, jeżeli ktoś jest fanem tego rodzaju atrakcji, prawda? Ja doszedłem do ulicy Głównej, wali deszczem, kurde i nie deszczem, złem. Ja w Raduni kilometr tam byliśmy, chcę iść tam, zaraz na mapie zobaczę, tam powinna być droga, która szlakiem przechodzi do drugiej strony lasu. Tam, gdzie się nie odważyłem pójść, bo właśnie no, nie byłem pewny, jak ten szlak będzie tam kondycyjnie wyglądał. Więc załączę się, jak znajdę się po drugiej stronie. Powiedzmy sobie szczerze, ulica nie jest dobrym pomysłem na takie szlaki. Jest niebezpiecznie. Mam nadzieję, że to tak nie szybciej zejdę, bo to jest właśnie fragment niefajny. A tutaj zmyłka, ponieważ będąc nieostrożnym turystą, mamy ulicę Świętego Jakuba, a idziemy drogą Świętego Jakuba, więc to jest zmyłka, my tędy nie idziemy. Mapa pokazuje, że mamy iść jeszcze troszkę prosto i dopiero wtedy na ulicę Piaskową skręcić. Bardzo niefajny kawałek przez Babi Dół, cały czas samochody, ulica, asfalt. Nie wiem, czy tu lokalnie się tak jeździ, czy coś, mega szybko, nieostrożnie, po prostu bardzo niebezpieczne wrażenie.
jak się idzie na piechotę, no jestem kurde kierowcą, więc dla poczucia komfortu tego piechura omijam go szerokim łukiem, a nie, że no gościu praktycznie lusterkiem 30 cm od ręki. Może on się z tyłu czuł, że ma wszystko pod kontrolą, ale ja w żadnym wypadku. Brak wyobraźni totalny. O, i tutaj widzimy faktycznie, jest droga, która pod kątem 45 stopni odchodzi w lewo i zostawiamy zły asfalt na rzecz dobrego asfaltu, z tego co widzę. Padało cały czas od tego momentu załamania, więc jestem... Rzeczy na mnie są całe mokre, ja pod kurtką jestem, powiedzmy, w miarę przyzwoicie. W wersji plecaka takiego, że gdyby sobie coś człowiek został czy coś, miałem zapasowe spodnie i zapasowy komplet ubrań. W tej chwili tego nie mam, więc jest lżej, ale pogoda taka, że na chwilę obecną nie miałby nic przeciwko, żeby i to podźwigać, w razie czego dla komfortu. Chwila przerwy, załamanie pogody się skończyło, więc na chwilę stanąłem, żeby się odkapać, bo zaczęło się znowu robić ciepło i parno, więc niesamowite zwroty akcji, jeżeli idzie o pogodę. I co, pyknął nam 16 km, no bo bliżej 17 już jest, więc tam przez ten Jara Duni troszkę się zwolniło. Więc mam nadzieję, że zło znowu odeszło. Więc chwila przerwy, coś się troszkę napić i można ruszać dalej. Tam chyba następna miejscowość, jeżeli dobrze kojarzę, to będzie Przyjaźń. Takie ma coś być fajnego. Zobaczymy, co jest w tej Przyjaźni. No tutaj telefony może za dużo nie będzie widać, nie jest to kamera. Duża farma słoneczna. Mega fajne wrażenie robi, bo jest duża. Tam jest przynajmniej się na jakieś 200 metrów ciągnie. I tutaj z drugiej strony następne takie połacie paneli słonecznych. Chyba mi się przypomniała i mam nadzieję, że dobrze mówię. Pewnie w domu to sprawdzę, zanim wmontuję w materiał. Takie panele słoneczne, to ja przez całe życie myślałem, że Albert Einstein dostał Nobla za teorię względności. I się mocno zdziwiłem, jak sobie doczytałem, że on dostał tą nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska fotoelektrycznego, no czyli koncepcji działania takich paneli. Więc no moje zdziwienie, bo cały czas byłem przekonany, więc jest to prawdopodobnie albo efekt Mandeli, albo po prostu złego zakodowania w wiedzy kiedyś w przeszłości. Więc Einstein dostał Nobla za zjawisko fotoelektryczne, nie za teorię względności. No i oznakowania w kosmos. Ja się zgubiłem teraz, ponieważ inaczej, teraz się zorientowałem, że przeszedłem miejsce, w którym teoretycznie powinienem skręcić. Oznakowanie było od godziny. Ja sobie szedłem, no w końcu się jakieś pojawić muszą, no i się okazało, że przeszedłem... O, jakiś klasyk jedzie. Coraz rzadszy widok, oryginalny żuk, jaki ładny. Więc korzystając z okazji, więc atmosfera jest napięta jak plandeka na żuku. Nie będę się cofać, żeby wejść na ten szlak tak, jak powinienem robić, bo niestety nie mam tutaj specjalnie jakiegoś marginesu kilometrów. Przejdę jakby pocięciwie łuku, który szlak robi i dołączę do niego za jakiś czas. Nudniejszą opcją, no bo niestety będę szedł w ten sposób, no ale nie będę się cofał, nie wiem ile tam, 2-3 kilometry, żeby to zrobić jak trzeba. Więc mówię, oznakowania albo pilnujemy cały czas, idziemy według mapy komputerowej na GPS-ie, albo się liczymy z czymś takim, że po prostu przejdziemy jakieś niewyraźne zejście od głównej drogi. Droga tutaj ma charakter monotonny na tym poza szlakiem, więc generalnie ja sobie wykorzystam, że mam kijki, żeby trochę odciążyć nogi, bo tu się nic nie będzie działo, po prostu będą kilometry niknęły kolejne. A jako, że tutaj mamy beton, to dobrze, że mam te gumki do tych kijków, nie będą tak trzaskały, bo ostatnio ich nie wziąłem, tych gum. I na odcinkach utwardzonych, betonowo-asfaltowych, nie dało się korzystać. O, a tak się doda trochę turbomocy do swoich nóg. I można iść. Dochodzimy do bardzo pozytywnego miejsca, taką mam nadzieję, bo tak sugeruje nazwa. Znajdujemy się i doszliśmy do Przyjaźni. O,
szybkie selfie przy przyjaźni. No i mam nadzieję, że znajdę tutaj jakiś sklep, bo bym teoretycznie myślał sobie, że to jest dobry moment, żeby gdzieś sobie tutaj jakiegoś radlerka strzelić, nowa świecka tradycja. Tylko mądrzejszy po ostatnim razie, nie pół litra od razu całe, bo to jest za dużo, jak się chodzi. Tylko jakieś 0,3 jakby mieli. To byłby pomysł. No, tylko zobaczymy, czy jakiś sklep się trafi, jak nie, będziemy szli dalej. Rzeczy nie mają się dobrze, ponieważ znowu chwilę było ciepło, dłuższą chwilę, znowu się trochę zagrzałem. A tam wygląda na to, że idzie znowu zło. Nie spotkałem jeszcze też żadnego sklepiku na mojego radlerka. To też nie wiem, jak długo ta przyjaźń jeszcze będzie tutaj w tej przyjaźni trwała. No, ale się zobaczymy później może. Tylko mówię, chyba znacznie znowu wiać. Padać. Tam będziemy szli, a tu no. Tak. Jest, zdaje się, sklep. Livio. Ja tu jestem już przygotowany. Od tygodnia siłałem, więc na radrelka jest. No, idziemy do środka. Dzień dobry, to ja. Kików chyba mi nikt nie zajuma, jeżeli na chwilę to zostawię, żeby się tam nie telepać. Szlak się znalazł po dwóch godzinach. Po dwóch godzinkach szlak się znalazł, z powrotem jest niebieski. Do Kartuz jest 32 km. A celu podróży, czyli Puruszcza Gdańskiego, jeszcze nie ma. Zaczyna powoli kropić, więc to zło, co miało iść, powoli idzie. Kurde, czy za wypicie tego radlera na przystanku to będzie mocno żulowe? Bo jak już nie wiem, gdzie będzie jakaś wiata, a teoretycznie jest okazja, żeby jakby troszkę usiąść. A co tam, powróćmy do licealnych i studenckich lat. Nie takie rzeczy się obalało na przystankach. I do czego to doszło? Wyobraźcie sobie, że zabrakło mi pieniędzy. Miałem 4 złote uciułane, przez tydzień ciułałem, a się okazało, że to kosztuje 5 zł. Za to jest to coś nowego, tego jeszcze nie piłem, ponieważ jest to ciemne cytrynowe. Zawsze piłem zwykłe cytrynowe, a tymczasem to jest ciemne, więc zaraz sobie otworzę i zobaczę, jak wrażenia. Z wiekiem pewne rzeczy się zmieniają. Ja się naprawdę głupio czuję, kurde, pijąc zwykły napój, przecież to nawet nie ma alkoholu na przystanku autobusowym. Kiedyś w ogóle otoczenie spożywania czegokolwiek nie robiło żadnego wrażenia. Przystanek swoją nieukrywaną magię ma. Troszkę przestało padać, znowu zaczynało gradem. No i jako, że już jest po 15, trzeba by zacząć dalej iść. I tak pewnie pójdę, jak będzie... Dojdę, jak będzie ciemno. No ale znowu nie za wcześnie robić za długie przerwy. To co, bierzemy dom na plecach. Żulowy radlerek z przystanku. O, dziękujemy, ten przystanek nas ugościł. Bardzo ładny. Dał radę akurat w momencie, gdy był potrzebny, żeby dał radę. Też przeczekaliśmy. Jak wspomniałem, znaleźliśmy z powrotem niebieski szlak, więc nim się powoli poruszamy dalej. Minął nam 21 km. O, to takie info, że 21 km. Odpukasz póki co, tak jak ostatnio. Nie dzieje się absolutnie nic. Jest luz. Do zobaczenia, jak coś się wydarzy. Znacznik jest. No, wreszcie opuściliśmy głośne regiony. Opuszczamy przyjaźń. Punktem następnym będzie Niestępowo, za tam parę kilometrów. Bez szczegółów. Szczegółów nie znam. I co jest ważne, my się już więcej nie spotkamy z naszymi muszelkami, tymi pielgrzymowymi. Dobrze odmieniam? My się więcej z tymi muszelkami już nie spotkamy, ponieważ one za Glinczem, który właśnie zgubiłem przez to, że zgubiłem szlak, więc w Glinczu mnie nie było. On w Glinczu dalej te muszelki prowadziły do Żukowa. No i dalej tam w kierunku Estonii, a Pruszcz Gdański w kierunku Estonii nie jest. Więc tutaj zostaliśmy sam na sam ze szlakiem niebieskim. Póki co oznaczenia są. I ciśniemy dalej przed siebie. Przed sekundą znowu zamroziło, jak tak popadało, a teraz znowu będę się rozbierał. Dzisiaj już chyba czwarty raz. To się robi z kolei za ciepło.
znowu pada. Ja ten fakt na razie jeszcze zignoruję. I zobaczymy, co będzie dalej. Ja tutaj się dziwiłem, ponieważ obszar górniczy przyjaźni upoważnionym osobom stan zbroniony. My jesteśmy na Pomorzu, my nie mamy obszarów górniczych, a jednak chyba mamy. Zdaje się, że później sobie sprawdzę, ale podejrzewam, że będą kopalnia żwiru czy coś w tym stylu. Taki obszar górniczy w pomorskim. Sobie idę i za dużo się nie dzieje. Praktycznie nic. I tak sobie zacząłem myśleć a propos Radlera, o przykładowo jakieś piwne fakty może. Kiedyś jak mi się włączył apetyt na te wynalazki, to byłem ciekawy, czy to jest faktycznie piwo, czy po prostu jako piwo sprzedawana, tak naprawdę woda z cukrem i tam dobarwione czymś, no bo gdyby tak było, to ja tych 4, przepraszam, teraz 5 zł na takie wynalazki bym nie wydawał, ale poczytałem sobie na YouTubie, gdzieś zobaczyłem, fajny jest jeden gościu, ma bardzo fajny ten kanał dotyczący piwa. I tam tłumaczył proces produkcji, więc jak jest to jak najbardziej piwo, to jest produkowane do samego końca, tak jak piwo, i gdzie piwo jest już puszkowane i do sklepu, to się okazuje, że tutaj jest poddawany jeszcze jeden cykl produkcyjny. Taki radler jest podgrzewany, alkohol wyparowuje w temperaturze szybciej niż woda, w temperaturze niższej. I dzięki temu pozbywamy się z niego procentów, ale wszystkie inne właściwości lecznicze i pozytywne piwa jak najbardziej są zachowane, więc jest to piwo, a nie właśnie napój, który jest pod taką marką marketingową wykorzystywany. I znajdujemy się w Niestępowie, przerwa na wiatrze kolejnej autobusowej, więc szybka symulacja, byśmy chcieli się stąd zabrać bez pomocy osób trzecich, da się? I tu obawiam, że się nie da. Eski oznaczają, że kursuje w dni nauki szkolnej. Tutaj jest wcale nie lepiej, tu jest nawet gorzej. Więc komunikacja autobusowa w naszym kraju jest zarżnięta całkowicie. Na chwilę obecną. To w ogóle gdziekolwiek się nie wybrałem, to praktycznie nigdy nie było opcji, żeby to była jakaś alternatywa. Szczególnie do... Chyba mnie tam nikt nie ukradnie. Dawno nikogo nie widziałem. Rzeczy zostawię, ponieważ tutaj jest druga bohaterka dzisiejszego odcinka. Stykamy się znowu z linią kolejową 229 w tym jej większym stanie opuszczenia. Byliśmy na kawałku, który właśnie w kartuzach działał, a tu jest reszta kawałka od kartuz w kierunku Pruszcza Gdańskiego przez Straszyn również, co tam ostatnio byliśmy. Nie, idziemy dalej. Nawet się tutaj nie patrz na ten przystanek. Żadne przystankowe syreny nie śpiewają, nie przybawią mnie, ja muszę iść dalej. I następna miejscowość, do której docieramy, Sulmin. Co jest w Sulminie? Jak dla mnie, w mojej subiektywnej ocenie, to jest rozwoje niejaźni, ponieważ spojrzałem na mapę, która pokazuje, że szlak niebieski idzie drogą tam, której teraz nie widać, a ja znowu przegapiłem fakty, nie było znacznika i poszedłem dalej, ale tutaj ten szlak występuje, pomimo że nie ma go na mapie, więc ja znowu tak jak ostatnio nie cofam się, przede wszystkim się nigdy nie cofać, cały czas do przodu, ale jeśli idzie o jakość oznaczeń, to jest najgorsza jakość oznaczeń, jaką kojarzę. No, tak jak się zaczęło w kartuzach i to tak dziwnie wyglądało, tak się telepie przez cały czas. Jest coś takiego w architekturze jak patodeweloperka i przez przypadek prawie to zamyślony przeszedłem. Znalazłem plac zabaw dla dzieci. Tak, to się nazywa plac zabaw dla dzieci. I posiada, ja celowo jeszcze nie pokazuję, i posiada regulamin korzystania z tego placu. Jak widać, jest trochę do obczajenia. A to wszystko, żeby ogarnąć, tu w ogóle wejdziemy, plac zabaw dla dzieci. Tu mamy sprężynkę, konik ze sprężynką i ławeczka. Niezłe wykonanie. Ja na to zwróciłem uwagę, bo jak u nas się w Pruszczu budują te osiedla,
to często, jeżeli tam gdzieś jest w ofercie albo jest plac zabaw czy miejsce dla dzieci, a tam po środku faktycznie na takim kwadracie 5 na 5 metrów, dwie takie sprężynki, jakaś tam huśtawka, plac zabaw. No, będąc dzieckiem, ja bym się zanudził. I ciach, jest czerwona kropka. Gdzie jest szlak niebieski, ja się pytam? Ja tego nie wiem, szlak też tego nie wie. Ja cię szlaku niebieski szukać nie będę po kolejnym zgubieniu. Tym bardziej, że znalazłem twoją koleżankę, czyli zielone coś, zielony szlak. Sprawdziłem sobie na mapie, bo to już jest taki czas, że szkoda czasu na błędy, szkoda kilometrów. Więc jak widzicie, szlak kartuski gdzieś tam bez oznakowań sobie, kurczę, wesoło idzie dalej. Ja nie zbłądziłem, ja po prostu za rzadko, bo nie mam interesu, nie lubię patrzeć na te mapy internetowe, jak nie muszę, żeby iść jak po sznurku, więc no, robię checklistę, patrzę w jakimś miejscu, gdzie jestem i idę dalej. No jak się te oznaczenia przestały pojawiać, no to ja dalej szedłem sobie dalej. No i więc okazuje się, że się pojawiło, tutaj jestem na zielonym, poniżej to jest szlak Skarszewski. Poniżej ten sprzed 3 tygodni, jak szedłem, szlak wzgórz Szymbarskich. Tylko że ja go sobie odpuściłem. Ja tutaj musiałem zmienić kierunek, co też będę musiał za chwilę sam zrobić. Tutaj jest to rozwidlenie szlaków. Ja wtedy szedłem z góry tutaj, przepiąłem się i bursztynowym na dół do domu. Tym razem szlak Skarszewski, więc pójdę tym zielonym. Ja olewam cię niebieski, papa. Do rozwidlenia szlaków i dalej też do domu. To już będzie znajoma ścieżka, którą szedłem właśnie 2 tygodnie temu. Czyli będzie widać koniec, ale będzie w kosmos monotonnie, bo iść przez jeszcze prawie 10 km drogą, którą dopiero się szło 10 km, to trzeba lubić takie rzeczy. No ale ja idę na rekord, jakoś się przebiedzę przez to, a później będę miał satysfakcję z kolejnego pokonanego dystansu. Czyli szlak Skarszewski, cześć zielony. Mam nadzieję, że będziesz bardziej stały w uczuciach, tak. Szybki checkpoint, że nie oszukuję. Doszedłem do tej wiaty w Bąkowie co 2 tygodnie temu. Teraz się włączyłem tylko dlatego, bo wiata jest wolna. Ostatnio wolna nie była, a ostatnio mi było bardziej jej potrzeba, żeby tu usiąść, niż teraz. To, żeby wejście nie było takie w ogóle bez tego, bez pomysłu. To co, jeszcze nie powiedziałem o tym, że tak, buty wyjścia trzecie. Dochodzę do 33 km, 35. Sprawdzałem, ale to już fajny szum w głowie. Więc buty oficjalnie uznaję, że z Decathlonu model MH500 jak najbardziej jest do polecenia. Polecam to z czystym sumieniem, te buty. Jest rewelacja. Mówię, jak ja zazwyczaj te problemy z nogami miałem, tak nagle zniknęły i się okazało, że eksperyment naukowy pod kątem czy już dystanse 40+ są dla mnie i się okazuje nagle, że taki prezent na 38 urodziny będę miał, że tak wchodzę w nową erę trekkingu, będę sobie mógł planować wypady na jeden raz, za jednym zamachem w okolicach 40+. Więc to jest fajne. Znana trasa, nie będę pokazywał, Pruszcz Gdański. A, godzina. Którą mamy godzinę? Czas mam lepszy niż ostatnią. Godzina jest 18:30. W związku z tym chyba byłem bardziej zadaniowo nastawiony, bo wiedziałem przede wszystkim po co jadę i co chcę zrobić. Okej, i dzień dobry ponownie, Pruszcz Gdański. Minęły 2 tygodnie, dni są już troszkę dłuższe, więc udało się wkroczyć. Razem wyszło tutaj do tego miejsca 41 km, 1 km zostało do domu mniej więcej, więc powiedzmy, że w 42 się wyrobiłem. Mamy godzinę za 20:21, czyli jestem prawie godzinę wcześniej niż ostatnio. Ale to dlatego, że dzisiaj już wiedziałem, co chcę zrobić, więc szło zadaniowo. A 2 tygodnie temu to mi się ta 50 to mi się tak urodziła w trakcie wyprawy. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji osoby, którym się materiał podobał. I jak najbardziej pozdrawiam stałych widzów.
Do następnego. Na razie.